Tylko do końca maja będzie działać najstarsza poczta w Katowicach. Poczta Polska po ponad 130 latach zamyka placówkę przy ulicy Pocztowej. Powodem są oszczędności. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia. Magda Syncewicz. Bladym świtem lub tuż przed zmierzchem, bez względu na pogodę czy odległość, to właśnie tu, na Pocztową 9 w Katowicach, wielu mieszkańców regionu przychodziło, żeby nadać przesyłkę. Od 1 czerwca nie będzie to możliwe. Ja jestem w ogóle, wie pan, bardzo zniesmaczona. 130 lat tradycji w centrum, historyczny budynek i do likwidacji. No ja mieszkam w Śródmieściu, ponieważ listonosze teraz już nie noszą tych, więc tu przychodzimy i teraz nie wiem, gdzie będziemy jeździć. Nie wiedzą też inni. Przyglądają się więc wywieszonym na drzwiach historycznego gmachu poczty informacją, gdzie będą mogli nadać i odbierać przesyłki od 1 czerwca. Dla mnie, jak tego nie będzie, nie tylko dla mnie, ale dla tych, z którymi rozmawiałam, niestety to będzie wielka, wielka strata. Natomiast iść na drugą stronę, tam od placu Andrzeja też można, ale tu jest samo centrum i to wszyscy tutaj przychodziliśmy, nie tylko Katowice, mieszkańcy Katowic, ale całe województwo. I to od wielu, wielu lat. Jak informuje Poczta Polska, w ramach optymalizacji funkcjonowania sieci placówek pocztowych i ta ma zostać zamknięta. Gmach poczty, który służył klientom 131 lat, ma zostać wynajęty. Budynek nie jest na razie w rejestrze zabytków. On jest umieszczony w tak zwanej gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Stąd nasze, powiedzmy, braki, jeżeli chodzi jeszcze o archiwalia. Już poszukujemy tego w dalszym ciągu, ale zamierzamy wpisać budynek do rejestru zabytków, ponieważ mamy obawy co do dalszych jego losów. Dotychczasowe losy są imponujące, bo to właśnie tu wszystko się zaczęło. Rozwój sieci pocztowej na Górnym Śląsku wiązał się z rozwojem linii kolejowej. Do Katowic dociera ona w 1846 roku, kiedy do wsi wjeżdża pierwszy pociąg, a wraz z nim przesyłki. Prócz paczek i listów klienci korzystają tu też z telegrafu, a potem i telefonu. Pierwszy budynek pocztowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał co prawda w 1892 roku. Jego budowa została zakończona w 1893. Jest tu zupełnie inny budynek. Można powiedzieć, dzisiaj byśmy pewnie nie uwierzyli, że te Katowice tak wyglądały. A jak będzie wyglądał ten gmach od 1 czerwca? Z zewnątrz pewnie tak samo, ale w środku tu będzie już zupełnie inne miejsce.